Siemano moi drodzy, z tej strony Farel, jak zawsze jest ze mną JJ. Cześć! Witamy w pierwszym odcinku No Jams Rush w roku 2018. Także chcieliśmy od razu Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego dobrego i szczęśliwego nowego roku. I jak najwięcej puarków w Clash Royale. O! I jak najszybciej wbicie Challengera trójki. W dzisiejszym odcinku zaczniemy również od przeglądu Waszych fanartów, także sprawdźmy, co żeście tam na Was grolili. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Pierwszy fanart został nadesłany przez Siemanko Lot. Podpisujcie się pod fanartami, jak chcecie, żebyśmy Was przeczytali na odcinku, bo po prostu ja czytam po nazwie e-mail. Także pierwszy fanart od Siemanko Lot. Jest to King Farel na Towerze. Który strzela do nie wiadomo kogo. Do nie wiadomo kogo z kanona. Zdobył jedną koronkę. Tu mamy jakąś witchkę ze skeletonkiem, golem i Dark Prince. I niedokończona szkieleton armii ołówkiem. Tak, na środku skeleton armii ołówkiem. I peka duża, tak? Mocne 7 jak dla mnie. Ja też daję 7. Ale dobry pomysł. Tak, jak najbardziej dobry pomysł. Dodatkowo dosłałeś jeszcze jeden fanart. Sprawdźmy go. Jest to Dark Prince. Teraz widać tego Dark Prince'a na koniu. A nie Mega Knight? Jak Mega Knight na koniu? No ale on... Dark Prince ma takie te odstające tutaj? Ale taki hełm ma Dark Prince. To jest Dark Prince, no tak. Nie widzisz, że tarczę jeszcze ma? Tak mi się wydaje. Piszcie w komentarzu, czy to Mega Knight, czy Dark Prince. Ja stawiam Dark Prince'a. No dobra. Również 7. Też 7 daję, bo nie wiem co to jest. Następny, proszę. Kolejny fanart został nadesłany przez Donalda Trumpa, który zawsze podsyła fanarty. Uwaga! Flying Machine! A nie jakiś słoń Jumbo zamknięty w beczce latającej? A to nie jest tromba? No, tak. To nie jest zły słoń Jumbo. No, nie, dobra. Nie, stary, serio, spoko. Ołówkiem. I tu tak mazakiem jest lina narysowana. Patrz, ile on tych kresek musiał nastawiać. To jest chyba świecowymi kredkami jeszcze pomalowane. Tak, no spoko fanart. Na pewno nie był odbijany od telewizora, czyli popatrzał się na coś i to narysował, rozumiesz? Starałeś się. Tak. Mi się wydaje, że 8. Ja też 8. Jestem na tak. Drugi nadesłany 8. Przez Donalda Trumpa fanart. Uwaga. Jest to No to już konkret. To już jest ładniej, pa jak ten... ta strzelba jest taka, wiesz... Jakby była naprawdę na żywo, taka żywa jest, moim zdaniem. No fajnie, to kontur zrobiony. Takie... To jest 3D. Hunter, to jest Hunter, tak. Jakby wychodziło z obrazka. No, to tu ją mogę normalnie nawet dać stare 9, nie? I uśmieszek. Też jestem za 9. Normalnie tak jest, jesteśmy ci tacy zgodni. Okej, okay, super. Kolejny fanart został nadesłany przez Oliwiera. Oliwier, pokaż coś na bas grolił. Jest to... to jest... bomber! O Jezu! Co... Za jaki chudy bomber! Zobacz na jego ząbki. To jest bomber? Tak, to jest bomber. No, zobacz, jakie ząbki ma. To jest normalnie bomber. A mi się wydaje, że bomber jest taki malutki. No ale to jest w skali troszeczkę większej ten bomber, ale no spoko, nie? No, stary, 6 bomba na 10. Chyba powinna być większa, nie? Trochę. Bo no, ten bomber jest taki mały, a taką ma bombę. I trzyma taką bombę i nią rzuca. No stary, dla mnie 6 na 10. Ja daję 7. To mnie rozbawiło. Okej, okay, kolejny fan nadesłany przez Adriana. Adrian, pokaż, co tu masz? Jest to Farel. Farel. Ale Farel nie ma takich zmarszczek. I jaka szczęka. No, jaka ta klawiatura. Elegancka. Ale ja mam gościu zielone oczy. To nie są zmarszczki, tylko takie te... Tutaj paseczki, tutaj takie... Wąs. Rozpoznawcze. No, o, teraz jak się uśmiechasz, to masz takie... No dobra, no niech będzie. O, fryzura też podobna. No, ja daję 8. No, ja też dam stary 8. Spoko, fajny fanarcik, dzięki mordo. Następna osoba jest to Michał Twarduś. Nadesłał nam 2 fanarty. No, poka. O! Co? Czekaj, to jest Executioner? Tak, Executioner, tylko ale... wersja mini. Ale to jest jego synek. To jest jego synek. Tak całkiem inaczej narysowany, nie? Jakby jakoś tak kreskówka, komiks. No, kreskówkowo tak bardziej. No, fajnie. Fajne. Stary, ja daję 9. Śmiesznie bardzo. Bo ten pasek ma ze złota. To daję mu 9. Ja daję 8. Tak?
Okej. Okay. Ze złota ma pasek. Tak. Sprawdźmy teraz twój drugi fanart. Jest to... Ice Spirit! Ice Spirit, ale też tak narysowany kreskówko. O, fajnie, nie? To wygląda. Fajnie i... tutaj trzy tak kolory kredki użyte. Raz, dwa, trzy. No kurde, no dalej ja stary stawiam na dziewiątkę. Bardzo ładnie, ja tutaj też daję 9. Super, super, podoba mi się ten fanart, naprawdę. Dokładnie, bardzo. Kolejny fanart został nadesłany przez Ściusia. Tak się podpisałeś, także tak czytam. Ściuś. Dart Goblin. Bardzo ładny. Ładne, kredką, mazakiem kontur. Taki wyraźny. Wyraźny, fajny. W końcu chyba zeskanowane to jest, albo zdjęcie zrobione. Fajnie to wygląda. No też 9, dla mnie 9, normalnie. Ja daję 8. Kolejny fanart został dostany przez Ole Cook. Tak przeczytałem, bo tak było napisane w e-mailu. Uwaga! Ole Cook. Jest to... to jest normalnie King. To jest King, ale też tak narysowany, wiesz, własna inicjatywa wyszła. Tak, kurde, w zeszycie. Całkiem inaczej niż ten King w Clash Royale, ale taki bardziej... Realny taki King. No, z takiej swojej wyobraźni. A jakie ma te naszyjnik tutaj z gemów? No, to znaczy, to nie jest naszyjnik, tylko taka jakby, wiesz, broszka, czy co to, że łączy te... Może i broszka. Jaki pasek w ogóle z koroną. No też stary. I gemy też ma na koronie, nie? No fajnie to wygląda. Ja daję dyszkę, bo mi się bardzo podoba. Ja dziewięć. Dyszka to kurde. A jak on się patrzy do góry tak. Tak, znienacka, fotkę mu robią. Selfie znienacka, jak to zawsze bywa. Co nie? Znienacka. Znienacka, tak. Dobra. Kolejny fanart został nadesłany przez Lolek Trolek. Jest to Delog. Ojeju. Z opisem dokładnym, aha, z Dimage'em. Poziom pierwszy, prawie możliwość go upgrade'u na drugi. Czyli to jest taka karta, jak się wchodzi i patrzy tak, te info, tak? Zobacz, po angielsku przepisane wszystko ładnie. Kurde, ale ładne pismo masz. I normalnie zobacz tutaj, nawet ten legendary rarity. Siemieni, nie? Zielone z różowym? No fajne, fajne to jest, kurde, ci powiem. Fajnie, tylko szkoda, że wszystko jest ołówkiem napisane. No ja bym to mazakiem coś jakoś poprawić poprawiła, coś, nie? Jakąś albo... kontur. 8, ja daję 8. Też fajnie. Daję 8. Fajnie to wygląda. Dzięki stary, że podesłałeś fanarta i ostatni fanart został przesłany przez Kagame.pl. Uwaga! Jest to Spear Goblin. Spear Goblin. Wygląda jak żółw ninja, nie? Tak, no jak żółw ninja, to dokładnie, nie? Od Kagame.pl, skrót Karol, dobra, Goblin. Skrót Karol, aha. No, to... wszystko mazakiem robione, no stary. Tak na szybko, nie? Przejść ode mnie, szósteczka. Nie, daj 7. Także dziękuję, mordy, za wasze fanarty i chciałem wam od razu powiedzieć, żebyście podsyłali tylko jeden fanart raz w tygodniu, ponieważ naprawdę dużo dostałem tych fanartów i nie dam rady tego wszystkiego zmieścić na odcinku, także jeżeli macie narysowane na przykład 4 fanarty, wysyłajcie je po prostu raz w tygodniu po jednym. Żeby nikt nie był poszkodowany i żeby każdy miał szansę, żeby jego fanart akurat był na odcinku. Tak jest. No to teraz przejdźmy do openingu skrzynek. To co, JJ, czyń swoją powinność, otwieraj skrzyneczki. Na początku lecimy z silverami. Dobra, mamy jakieś lepsze skrzynki do otworzenia dzisiaj? Clan chest mamy do otwarcia, właśnie. Dobra, zaczynamy od silverów. Gold, elixir kolektor, no i minion horda. Spoczy. I następny, gold. Battle Ram i miniony. Wow, prawie możemy podnieść się na poziom 8, dobrze, prawie, nie? Prawie robi wielką różnicę. Prawie? Gold, Ice Golem i Arrows. Dobra. Co mamy w questach? W questach zobacz. Collect. Tak. I możemy otworzyć Giant Chesta. To najpierw otwieramy Giant Chesta? Odpalaj Giant Chesta, a jak? Dobra. Goldzik 735. Goblin Gang. Pa, dużo razy. Mieliśmy tylko na poziomie pierwszym. Będziemy mogli go podnieść dzisiaj. Super. No. Freeze. Epic. No. Spear gobliny. Od razu mi się kojarzy ten fanart. Dobra, i dawaj. I Giant. 49 razy. Fajnie, wow. Będziemy mogli go podnieść jeszcze wyżej. Na poziom. Akurat requestowałem go cały czas w klanie. Dobra, spoko, fajnie. Może dziś jakiś deck jeszcze z Giantem wymyślimy. Epic Chest! O, no kurczę, spoko. Wolałbym Legendary, żeby były. Tak średnio. Dobra, pokaż co tam w Clan Czeście słychać. Odpalamy! Może Legenda spadnie. 1620 Golda! 26k już mamy Golda, ty. Gościu, zap! Szkieletną Barrel! Spear Goblinki! Hogrider. Hogrider. 9 razy. Mini P.K. i dawać legendy.
Nie wiem, ale, ale elitarni ile razy? 194. Faktycznie, i teraz dużo epików niech poleci. 30 balonów. 3 zboły. Kuszem będziemy grali. Niech będzie kuszu. Kuszu może być też. Dobra, spoko. No taki średni ten clan chest. Dobrze, że wpadł zap i barbarians. Deck, który dzisiaj przygotowaliśmy, będzie trochę funny, ponieważ zrobiliśmy sobie full goblin deck. Nie wiem, jak to nam wyjdzie, naprawdę kosztuje 2,8 eliksiru. Jest tanioszka. Jest tanioszka. Jest w nim klon, strzałki, tombstone, no i wszystkie gobliny, jakie są możliwe. Mam nadzieję, że fajnie będzie się tym grało i że chociaż uda nam się jedną walkę wygrać. Zobaczymy. Dobra, przejdźmy do ulepszania kart. Co, zaczniemy od Goblin Gangu, nie? 5. Tak. Jeszcze raz. To było, chyba na 5 podniesiemy aż nawet. No, bo dzisiaj ich trochę dostaliśmy, nie? Tak, tak, tak. Bardzo sporą ilość, dlatego i tak trzeba te karty podnieść. Pieniążki jakieś tam są, żeby to zrobić. A mam nadzieję, że jeszcze będzie fun. Spear Goblinki. Na poziom, który? 6 dopiero. Tak, poziom 6. Właśnie się zastanawiam, czy przypadkiem nie podnieść, wiesz co? Zamiast Tombstone'a może damy Goblin Hata. O, no. No, no. Zmienimy no, chyba, nie? Na Goblin zrobić. Hata, bo zapomniałem, że jeszcze jest taka karta jak Goblin Hat. I też ją od razu sobie podniesiemy, klona. I też jest budynkiem, nie? Damy też. I też jest budynkiem, tak. Ale sprawdźmy, ile on kosztuje, ten Goblin Hat. 5 chyba. 5. Gdzie ten spamerski Goblin Hat? Jest! Okej. Okay. No i teraz mamy 3-0. To też nie jest taki zbyt drogi. No, leciutki. Ulepszy. A dobra, ulepszajmy. Będziemy po kolei ulepszać. Klona za dwa koła karty też, czy nie? Chyba klona się wstrzymamy, co? Na razie odpuśćmy. Jeszcze spirki na poziom 7. Można na 8. Podnosimy? Podnosimy, nie? Podnoś, bo pewnie... Wow! Piona! 8 poziom, będziemy mogli już brać w końcu udział w challenge'ach, bo naprawdę mi tego brakowało. Od 8 dopiero? Tak, od 8 poziomu. Mhm. To co, jeszcze raz podnieśmy sobie goblinki. Za dwa koła, będą już na poziomie 8. No i dobra. No i co, ja pierwszy. Sprawdźmy, jak nam to wyjdzie. Searching opponent. Max. Jak to w dżungli, nie? Będą gobliny się sypały. No i co teraz? I co teraz? Gobliny. No i darta daj z tyłu jeszcze. Goblin hatka. Dobra, poradzili sobie tak. Normalnie, na... patrz na to, co zrobię teraz. Poczekamy na eliksir. Ile dart goblin kosztuje? Dobra, tak. I baryłka. 3, tak? Baryłka. No, słabo. No, słabo to wyszło. Słabo. O nie. A jestem ciekawa, jak on będzie miał karty. Zaraz jeszcze my. O! E-barby jakieś tam słabe, to wiesz. Co to jest dla mnie e-barbar? Ale będzie w pierdziel. Zaraz ci Mega Knightem jeszcze wyleci. Kurde, Wiza ma. Wizard będzie nam to kosił nieziemsko. No tak z daleka go daje, żeby go jeszcze. No. Po nos? Co ty? Wyjdziesz z tego cało jeszcze. Wyjdę? Nie, chyba nie. Nie. O nie, trzeba będzie jakąś kartę lepszą dorzucić jeszcze. Jakąś taką... która będzie zabijała takie jednostki. Może tego bowlera tam wciśniemy. No, które mamy bowlera? Ale bowler będzie ci zabijał wizarda? No będzie go odpychał, on ma dużo życia. Może Gianta jakiegoś? O nie, Prince. Albo jakiegoś Prince'a? Dobra, trzeba się zaraz pomyśleć. No bo taki deck to nie za bardzo. Nie, łyczkę kurczę wcisnął nam. Dobrze, zamiast, mu idzie. Zamiast tego klona trzeba będzie, wiesz, coś innego wcisnąć. Tak, bo ten klon się w ogóle nie przydaje. Użyłeś go już. Zara, może double elixir będzie, może mi się uda zrobić jakieś fajne combo. No i teraz jest pod górkę, bo musimy zrobić tak. No. Tak. No. Tak. Tak. Gdzieś tu jeszcze te gobliny. Goblin, tu gdzieś darta. Na wizarda. Tu gdzieś darta. Coś. Dobra. Udało mi się zespamować. I goblin baryłka, rura! I klon na to. Może wejdzie. Pozdrawiam wszystkie trzy osoby, które pozdrawiam. To mają.
Nie wyszło. Kurde, blisko było. Bliżej niż dalej. Średniawka, powiem tak. Średniawka. No, co ty się, gościu, podniecasz, jak ja tu teraz gram sobie for fana, nie? Tam on. Ale nawet dobrze się bronisz, powiem ci. Ja przez dobry jestem ogólnie, gościu. Uwaga. I teraz. Nie. No! Już po nos. Strzałki miał. Dobra, inną kartę trzeba dołożyć, wiesz? Trzeba dać jakąś taką... Giant Skeletona. No, żeby to wszystko wybuchało. Giant Skeletona, nie? Tak, jestem za. W questach coś, zbierz tam, collect. Reward. Tak, no, zaklona. Mamy strzałki, może zamiast tego Goblin Hata damy... Nie no, musi być Goblin Hat. Musi być, nie? Dobra, to jeszcze raz. Spadniemy ewentualnie z areny, dobra. Może ten deck się bardziej nam spisze? Miguel. Los Dioses. Okej, Miguel. Też ma Goblin Hatkę. Dobra, to Giant Skeleton sobie poradzi. Na którym my go mamy? A nie sprawdziłem. Na drugim było dopiero, co? Drugi albo trzeci, wiesz? Ten tą Goblin Hatkę mu rozpierdzielił. To... Goblin baryłką. I teraz zespamujemy go też Goblin Hatką, wiesz? Mhm. Patrz, dojdzie! Dojdzie! Nie dojdzie. Dojdzie. Zostaw go! Dobra, idzie, idź tam! Mogłeś strzałki, idź tam. Jest. Nie, też ma! Co się dzieje? Oni to tak specjalnie losują. Tak, taki sam deck doszedł. Dobra, gitara. I co mam tutaj teraz? Wizarda. Jeśli ma Lumberjacka, zaraz zrange'uje Wizarda i będzie... No. Mówiłam, że będzie lipa. Dobra, dragonik został, tak? To Darcik sobie z nim poradzi. Jednak trzeba dawać tego Giant Skeletona. On dobry jest na tych arenkach niższych, kurde. On jest na wyższych też dobry. Jest taką kartą OP dla mnie. O kurde, Dark Prince. Też mamy Dark Prince'a wysoko, wiesz? Też mam chyba na czwartym już, na tym koncie. Bo tam nam z pewnym... A bo my graliśmy ostatnio na deklarację. Tak. I z peką, dużą peką. No. Możemy zrobić teraz... Teraz mi się klon przydał, bym rzucił Goblin Ganga jakiegoś, wiesz. Zadymkę zrobił. Ale chyba... Dupa nie zadymka. O nie. Postaw nam Gianta, żeby tą chatkę poszedł, rozwalił. I tak już... Z lewej? Czy z prawej? Z lewej. No z prawej. Dzięki. Patrz, ten Dark Goblin teraz ale może zrobić nawet... Patrz, a nie, jednak nie. Nie zrobił roboty. On ma dopiero na pierwszym Gianta, my mamy już na trzecim. On teraz da skarmi z lewej, patrz. Ups! Giant! Stój! No way! Dart Goblin, pomóż! Pomóż, wariacie! Strzoki! Dobra, pomógł jednak. Ten Lumberjack jakby tam wjechał, to by nas połamał przecież w pół. Ja myślałam, że to jego bomba wybucha. Nie. Po wieży. Justa nie cykaj. Tak źle aż nie jest. Giant! Wiem, widzę! Dragon, zostaw to! Oh no! No. Dobra, udało się. Nie, damy radę. Dawaj Goblin Barukę. A nie, z tej strony jeszcze lecą. Szybko, 5, 4, 3, 2, 1! Dobra, easy. Easy peasy. Tak, jeszcze byśmy to przegrali. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Dobra, dobra, teraz ja spróbuję. Teraz Justa, dobra. Ale takim samym? A co chcesz z nim zmienić? Mi się wydaje, że spoko. Taki. Same gobliny. Tylko Giant. I tylko strzał. Giant. No i dobra. Dawaj, graj. Zobaczymy, czy mi się uda moim Giantem wygrać. No ja będę cię wspierał, nie? I trzymam kciuki. Dawaj, z jedziesz. Z bossem jakimś gram. Hugo Boss. No wejdę sobie. Ósmy dziękuję, poziom. Dziękuję, że mi kibicujesz. Dobra. Nie stay, dobra, okej. Okay. Ale był fail, jakby to poleciało. Nie lubię tego combo. Valkyrie z Prince'em. Nienawidzę tego. Przecież ta Valkyria, zobacz, co właśnie robi z głową. No trochę. Pomóż, dobra. Goblinkami pomóż. Niech ten Prince zdechnie. No. Dobra, nie Goblin baryłka, sru.
Patrz, Dart Goblin przyjął szoty i może... Ach... Okej, okay, okej, okay. To no, się deklaruje. W miarę wyszło jeszcze. Połowę mu zwierzę zjadło, nie? No połowę. Jak to jest pół... Dobra. Nie no, mniejsze tysiąc. Pół. Dobra, nie, całe tysiąc mu mniejsze zjadło. Pół. Ja jestem przyzwyczajona do swojego levela i tak... No daj goblin chatkę, tak, tak, tak. To żeby teraz uważasz, żeby nie wyszedł znowu Valkyria Prime, bo to jest lipa. Możemy takiego deka zrobić też. Inferno Dragon, Goblin Gang. O nie. No, teraz to się nie popisałaś w ogóle. O kurczę. Spirki goblinki mu daje, albo Goblin Gang z lewej. Skarmi poleci, ja muszę strzałki mieć. O. Ale ty za wolno tą myszką perujesz, musisz to szybciej ruszać, przecież już dawno te goblinki zabiły tą Valkyrię. Szybciej, szybciej. Dobra, dojdzie? No i nie doszedł. Spokojnie. No właśnie za spokojnie to jest. To mamy sprawę jeszcze, możemy to zespamować i w miarę rozwalić. No nie wiem, czy to gobliny dojdą. Boże, bo poleci. Dobra, dobra. Goblin Gang je Prańsa, czy nie je? Prańsa? No dobra. Electro Wizard, kurde, brakuje nam legend. Mamy tego i tak tylko jedną. Dawaj szybko tego Gianta, dobra. To co ty oczekujesz? Ma... Dobra, i tak ma 750 na wieży. Nie! I Goblin ba. Nie. Tam jest jeszcze Wizard. Nie! Dobra, doszedł. Goblin Gang, Goblin Baryłkę, musisz to zrobić teraz. Ale z lewej masz ID. Dobra. Dobra. Strzałki polecą czy nie? Patrz, nie wyszło. Dobra, czekaj, powoli. No nie, bo za wolno. Dawaj, dawaj. O kurde. Goblin Gang, dobra. Goblin Baryłkę rzuć tam może. Mhm. Gobliny, 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 bo Prime dojdzie. Aj, 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 no. Dobra, wygramy. Dawaj, tak. Dawaj, dawaj. Dobra, jest! Tu Gianta, Gianta z lewej, bo idzie Electro Wizard, dobra. Nie! No. Stój! Nie! Ja pierdziele, wariacie. O Boże, już mi się gorąco zrobiło. Zostaw łapkę w górę za tą rozrywkę dla czas. Przecież tu zadyma była normalnie tbilska. Jeszcze Golden Jazz wpadł. No i spoko. Co, to chyba by było na tyle, co? Dwie walki, fanarty, mi się wydaje, że około 15 minut materiału jest nagrane. Pamiętajcie, żebyście wysyłali fanarty pojedynczo, a my się widzimy już w kolejnym odcinku z NoGems zaraz. Pozdrawiamy wszystkich, trzymajcie się, cześć! Cześć!